Tak, gdzie jest ten kurde plac, tylko ja sobie jest Michał Wilo. Znany jako Misiedl52. Tak, tak o, ogólnie mały fail, bo tamta część, która nam się nie nagrała, to jej nie będzie na YouTube'a, bo nam się po prostu nie nagrała, masz ślady. Tak jest. Tak, ale także przechodzimy do kariery. Jesteśmy tu już w Legii Warszawa. Po 18, Legia Warszawa, Tomasz kopa w ryj i jedziemy. Tak jest, to jest nasza tabela. Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław na ostatnim miejscu. Gramy mecz z Górnikiem Zabrze. Dlaczego tam jest Ronaldo? Czekajcie, ja mu pokażę. A jest Legia. O, hej, zniknął! Halo! Nie wiem, może to tak ma być. Halo, Ronaldo! Halo! Nie, ale może... Zniknął! To jest duch. No patrzcie! Dobra, nie pokazuj już. To będzie tak trochę szalone. Mamy mecz z Górnikiem Zabrze. Że pierwszy nasz mecz... Także 1-1. Krzysztof Mączyński strzelił. Nasz reprezentant. I mamy mecz z nowym klubem. Jest to Sandecja Nowy Sącz. I właśnie została ona dodana po awansie do Ekstraklasy. Jak widzimy, Sandecja nie zaczęła tego sezonu najlepiej od porażki z Lechem 4-0. Także z nami też przegrywa 2-1. I teraz mecz z Termaliką. Ogólnie tak, jak chcecie, żebyśmy pokazali Risa, to 20 albo 15 słów. Tak. Mamy kontuzję pierwszą na treningu, jakiś Armando Sadiku. Uraz wiązadła piszczelowego, nie będzie go przez 3 miesiące. Ała. Automatycznie zasnął do nas. A pokaż już skład może. A, skład. To jest nasz skład. Mamy Pastana oczywiście. Ogólnie dużo ich tu. Nie wiem czemu Radowicz nie jest w pierwszym składzie. To jest nasz skład aktualnie. Jak zacznie okienko transferowe, to może kogoś weźmiemy do tego. Do klubu. Do klubu. To jest gra z Termaliką, Brukbet nie ciecza. Nie ciecza, okej. I 2-2. To chyba na kartkę. No to chyba z przeciwników. I mamy Piasta Gliwice. Mamy? Gdzie? A po co? Mamy remis ze Śląskiem Wrocław, 0-0 z remisową Piast. A z nami przegrywa. Piast? Piast Narodowy? Piast Gliwice. Piast Narodowy, Piast Gliwice. Teraz Wisła Płock. Na wyjeździe. To będzie może tak symulowana kariera. Czasem będziemy grać, czasem będziemy symulować. O, Mączyński strzelił wszystkie dwie bramki. Coś jest. Tak, zawieszenie i koniec zawieszenia. Bardzo fajnie. Mamy Zagłębie Lubin. Chyba jeden. Już mamy pierwsze powołania do kadry i gramy ze Śląskiem. No to chyba możemy robić. Powołani i nikogo scout nie znajdzie. Najpierw musimy scharakteryzować, gdzie jest Śląsk. On jest na 15 miejscu. I co, gramy czy nie? Nie, no co ty? Jak jest na 15 miejscu, my jesteśmy na 4. To są
sekundę robię takie, można powiedzieć, małe ekstra klasy, Śląsk Legia. No. O, i niestety pięć. Akurat teraz w tej FIFA Śląsk ma dobrze zbudowany skład. I mamy Ligę Europy. Pierwszy mecz gramy z Olympique Lyon. To gramy. Także tutaj gramy, pokażemy może stroje. Zobaczmy, jak się prezentują. Chyba nowe ligowskie stroje, nie? Takie mamy. Oczywiście nie ma sponsora, bo to jest język polski. Dopiero w angielskim się pojawiają sponsorzy, bo FIFA zabrania... bo po prostu prawa autorskie i tyle do tych, do wszystkich sponsorów. Że tu w tych białych sobie zagramy. I on niech zagra sobie w tych. I gramy. Mamy Kaspera Hamalainena. Tu. Teraz troszkę laguje, ale tak jest. No, crossbar challenge. Widzimy, troszkę laguje, ale... Ale po chwili przestaje lagować. Stopiło się, co? Akurat mamy 18 prób. Ale za obronę bramkarza też dostajemy. Punkty. Nasi widzowie umią czytać. O, właśnie. Bo właśnie mamy listopad i może byście chcieli, gdyby na moje urodziny, czyli dokładnie 25 listopada i jest to sobota, chcieli specjal właśnie z okazji moich urodzin. Dzień, bo będę już miał 15 lat, to już w ogóle masakra. I także piszcie w komentarzach, czy właśnie chcecie specjal na moje urodziny. O Jezu. No i piszcie, czy chcecie specjal, czy nie chcecie specjalu na moje urodziny. To było akurat fajne specjal. No na przykład. Na przykład byśmy jakiś turniej rozegrali. No coś takiego. Właśnie w FIFA. Na przykład jakiś turniej reprezentacyjny byśmy grali jako Polska. Albo nie, albo jakiś Minecraft albo coś. Już nie ma lokowania w produktu.
Legia Warszawa kontra Olympique Lyon, Francja. Dla Legii Kasper Hamalajden. Czy my jeszcze walczymy w tym sezonie o Ligę Mistrzów też? Bo nie ustawiliśmy taką grupę śmierci, że był Arsenal, Milan i Lyon właśnie. Znowu siatka się nie poruszyła, proszę bardzo. To ja może będę trzymał telefon. O właśnie, tylko pokazuj mojej mordy, bo to zrobił tylko na 15-20 subów. Nie, bo... Czekajcie chwilę, cięcie. Powracam. Cięciu! No musiał zdjąć obudowę z telefonu. W sensie taki zdrowiec. O, takie coś, o. Mamy 2-0. Jeszcze Kurtoplasty kontroluje bajerę, żeby widział czas nagrywania. No. A i piszcie w komentarzach, jak nagrywać więcej niż 15 minut. Tak, jest już 12. 12? No. Tu do naszego Tomasza kupa w ryj. Oczywiście wstawimy to na kanał Kurdoplastego, jak i na mój kanał. Tak. Ogólnie ja mam 9 subów, także spoko. Ja mam chyba 6. No 6, to też spoko. Aha. Mam super. To może dokończymy ten mecz. Może będziemy kończyć, co? To jest już 12 minut, no prawie 13. To mów, kiedy będzie 15, to zastopujemy go. Okej. Po prostu mecz zakończymy poza odcinkiem i po prostu w następnym powiemy, ile wygraliśmy. Tak. Mamy Kaspera Hamalajdena. 3-0. Aha! Okej. Co się tam stało, to ja nie wiem. Nie będę komentował. Przepraszamy za jakość, jeżeli będzie do dupy. Tak, bo na pewno będzie do dupy, bo nagrywamy to telefonem. To był błąd bramkarza akurat, także się nie czepiajcie. I sorry za przeniesienie telefonem. Jeszcze minuta. O. Mobizę nie nagrywamy, ponieważ się zepsuł. Blisko. Chyba w okolicach pierwszej minuty już się zepsuł. No coś takiego. Bo nie mieliśmy takie dziwne zjawisko, że aparat sam nam robił zdjęcie. Tak. Przed nagraniem. I ogólnie fajnie zdjęcie zrobił. Tak, zrobił zdjęcie Cristiano Ronaldo podczas drugiej kariery, którą może też chcielibyście zobaczyć. Ło, ładna bramka, szczupak.
Więc tylko komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie, że chodzi o dobrą zabawę. Ja jestem Szymon Ruciński, ja to był Misiu 1523. Misiu 152. Okej, coś takiego i na razie cześć, pa!